Dzień dobry. Dzień dobry. Komunikat. To <laughs> <Nie> przestań. <laughs> Dla osób, które nie chcą oglądać e, naszej wstępnej rozmowy, są proszone o przewinięcie na minutę dziesiątą. Albo, powiedzieć. albo na pięćdziesiątą czwartą, nawet. Albo nawet tak, <laughs> albo na sześćdziesiątą. Nie to szczególnie, tak, jeden pan Andrzej, to jest informacja dla niego, że po prostu przeskoczył albo na ósmą minutę, albo na dziesiątą minutę. Ale zobacz, pan Andrzej może przełączyć i przewinąć, ale nie przewija. Nie przewija, nie przewija, <grym> sprawdza i no. mówi, że nie może tego oglądać ani słuchać. Właśnie i dalej ogląda. Zobacz. I dalej ogląda, tak. No <grym> słuchaj... Pozdrawiamy pan Andrzej. Ja to nie widziałem, Bardzo. że pan Andrzej tak. Tak, to pan Andrzej napisał. Panaczek. Tak, może jak go jak pozdrowimy i, 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 i kiski tam, to może zacznie. No właśnie, może mi się spodoba. <laughs> te głupawki. Właśnie. Kalinka, Ale... słyszałem <laughs> mam na ciebie dobrą wiadomość. Że długi weekend <laughs> znietrzeźwiłaś się okrutnie. Dalej jestem nie trzeźwiona. No widzę właśnie. No Dareczku, a ty ja co? Ja, ja trzeźwy jak świnia byłem. Mam ja zawsze jestem trzeźwy jak świnia. Uh -huh. już swoje lepiłem. Lepiłeś swoje? Kiedyś, no. A teraz już nie. Chociaż no. czasem żałuję, jak, jak łączysz się ze mną na Skype, to żałuję. No to ostaw tam sobie no, kielokników. Trudno jest na ciebie, kielonka. na ciebie patrzeć. No trudno, Darek, ale przebolejesz to zwłaszcza <laughs> no, <jakoś>. że <laughs> mówią, że po, po którymś kiedyś kobieta pięknieje. A <laughs> czy znaczy, wiesz co, no ja to wiem, że ja już piękniejsza być nie mogę, więc to... Ale, nie wiem, ale ile etocholu. musiałbyś wypić dareczku? No, no nie wiem właśnie podobno po flaszce wystarczy, że są, już tak? są efekty. Mhm. A, no widzisz. Nie no słuchaj, no obiektywnie ujmując sprawę, to wiadomo. Ja bym wiesz? chciał poprosić widzów naszych Ach. i widzki zresztą, żeby napisali do nas w komentarzach, co robili, czy gridowali. Czy ekologicznie na, na elektrycznych grillach, czy jednak e, tradycyjnie na drzewnych, prawda? I, 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 co, I co wjeżdżało tam na tego grilla? O mm, co u Ciebie wjeżdżało? Ja nie powiem Ci. Ale powiedz. No, nie, nie, powiem, nic nie powiem. Powiedz Darek. Nie, absolutnie nie, nie przyznam się. No skoro byłeś trzeźwy Alkowalo, jak A nie. I jak byłeś sześć jak świnia, to podejrzewam, że jakaś karkóweczka leciała. Nie, 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 nie. zjadłeś. A no, wiecie, kaszaneczka. Nie, w o. o, nie. Tarek, mam, mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. No, ktoś, ma dla ciebie, ktoś ma dla ciebie narty. Narty? Mhm. Uh -huh. Poprzednim, przy poprzednim spotkaniu powiedziałeś, że tylko raz miałeś narty na nogach i już Nie Nieraz, ja dużo jeździłem na nartach. I że już nie masz nart i tak dalej? No teraz ktoś, nie mam. No. Ktoś operuje narty dla ciebie tak? specjalnie. Tak? Ale z carvingi czy, czy jeszcze z takim starym. E, ja ja myślę, to, że te takie te drzewienne takie. Drzewienne. Wiesz, drzewienne? Te, <noise> tak? Tak. A takie też były u nas w domu, no. takie drewniane, takie naprawdę starutkie, takie przedwojenne. No to może takie. To może takie są. Dobrze, że na nie wrotki. No z gór ciężka by była ostatnia wrotka. Nie, jest, wrotki i palwrotki, że uciekaj, poszło won w sensie, czasem nie tego, no, ale no nie muszę, no to nie fajnie, muszę to wszystkiego coś, łapać. To, 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 to twoje pokolenie to w ogóle jakieś dziwne jest. Jest fajne, Eto. no mówię ci, że jest fajne. A ja chciałam się wszystkim tutaj yy, pożalić, że Halinka się dzisiaj <grym spóźniła <grym na nagranie. No, to prawda. Trzy, Trzy minuty. minuty musiałem czekać. Trzy, no. Halinka. Trzy? U mnie były tak. dwie. <noise> tak, dwie. Już manipul manipulacja jest. <noise> no ale co? Bo no to słuchaj, być bardziej stęskniony po prostu. No nie. No tak. Dareczku, no pozdrów wszystkich. Jeszcze przyjdzie na to czas, ja czekam aż ty w końcu się przymożesz. bo jak nie, to sesję trzeba będzie ci zrobić, bo masz blokadę straszną. Nie mam. Masz. No nie wstydź się, proszę pozdrowić, no. No, no pozdrawiam. Bo no widzisz, jednak jest blokada. Oj daj spokój, bo nie zrobimy sesji. Pan Andrzej jeszcze ogląda. No właśnie, <laughs> chyba, chyba, powolutku przestawię powolutku. A jeszcze jest taka opcja, jak na telefonie y, oglądasz, to możesz nadusić Przest... paluszkiem i dwa razy jest szybciej. Wtedy Ale... Jak ty śmiesznie karesz. słychać ciebie, Halinka, jak to dwa razy szybciej mówisz. Nie, nie słyszałam. To no, śmieszne jest. Poważnie. Uh -huh. Ja nie wiedziałam, tylko że ty przesuwujesz później te wszystkie sesje. Nie, tylko początek, żeby się pośmieć żeby cię, wiesz, żeby już tak cię nie demonizować, żeby nadać Ci takiego sympatycznego charakteru. Mm -hmm. No, widzisz, to taka nowość dla mnie bardzo sympatyczna. No że... właśnie, ale słuchasz to nie działo. mnie słuchasz <noise> mnie ale, po godzinach. Ale z obrzydzeniem, prawda? A, no I chyba, że tak. Że... Oj, chyba, że tak, rozumiem. <noise> <noise> no dobrze, no słuchaj, skoro z takim obrzydzeniem. Alinka, a ty co spożywałaś z grilla? Bo wiem, że spożywałaś. <noise> nie, tak? to jest niestety nie było grillowania. No, na balkonie słyszałem, że miałeś grilla. Nie, nie grilluję. Dlaczego? Nie. Przecież to, to musisz się wyprowadzić z Polski. No chyba tak. No to, to, na przyszły, to na przyszły to na przyszłym ten długi weekend się Za wyprowadzi. Późno to Za późno? musisz iść na ten zrehabilitować się i, i odbyć karę wygnania i dopiero wtedy, bo to tradycja bo jest polska. A tu jest Polska i tu się grilluje. Uspokój się. Hmm. No tak. Lepiej powiedz, co ty grillowałeś. Ja nie Ja rzeczywiście nic nie grillowałam. Jakoś nie. Nawet nie wiem. Ja grillować też nie. No? Ja co innego robię. Na ognisko. Ognisko? No to fajnie. I nie były to kiełbaski. Chciałem zauważyć. Nie, nie trafiłaś. Jajecznica? Na ognisku? No można no. robić. Ziemniaczki. Piekłeś? Nie powiem ci. Bo no. wychciewać później, żebym ci zrobił. Ale ja więc... mało mam, bo żywność podrażała. Bo inflacja o, to... o, jest. O, i wyliczone kurczę. miałem. O. i nie no. podzieliłbyś się. Na co ty? O kurczę, Darek, no co? Nie mów takich rzeczy. No nie. Improwizuj. Muszę mówić jak jest. improwizuj, powiedz, że podzieliłbyś się z każdym, kto by przyszedł. No, z każdym się podzielił. O, nie wiem, <laughs> czy przeprowadzimy się te sesje. <laughs> Dlaczego? No bo mnie rozhachałeś. Jak czym? Przecież w ogóle to śmieszne nie jest? No nie jest, no ale jak, już <laughs> jak widzę ciebie, to po prostu się hacham. No może dostaniemy jakieś e, propozycję e, napisania stand-upu, to wtedy, wtedy musiałoby być śmieszne, bo na razie nie jest jeszcze. No, na razie to jest smutne i przykre. No, i cały czas się kompromisujemy tylko. Ale Andrzej ogląda. No. Andrzej dalej ogląda, no. Bo mu się parec, omsknął i na dziewiątą minutę przewinął. Tomasz, nie nie nie, 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 to nie, nie, nie. nie, jest, nie Andrzejem, bo to no, dobry chłopak jest. Pozdrawiam, pozdrawiam, Andrzeju. pozdrawiam o, mówisz, cię, Andrzeju. Pozdrawiam cię, Andrzeju. Nie, to nie była blokada, to się po prostu ci pod dupką zapaliło. <głos> <głos> I od razu pozdrowienia, widzisz? Widzisz jak to szybko działa. No, świetnie to. Rozegrałeś no. to idealnie, idealną. Dobra, to. Teraz już czas jest na pozdrowienia. Tak. Chciałem z tego miejsca serdecznie Was po pozdrowić, i e, ponieważ jest już maj i dalej trwa wiosna, chciałem Wam życzyć dużo słońca, dużo pięknych chwil e, na, ze znajomymi, z bliskimi i z samymi sobie. I, ten, I żeby nam się dożyło, żeby nasze życia zmieniały się na lepsze i żeby w ogóle było, żebyśmy się pierdołami nie zajmowali, tylko nasze życie, żeby się zmieniały tak pięknie, żeby uśmiech towarzyszył nam szczęście i miłość otaczała nas i tworzyła nasze przestrzenie. Amen. jak to w ogóle jakoś poetycko dzisiaj. No bo ćwiczyłem, co ty A, myślisz. Bo ja też w halinka mam luz, prawda? To wy nie wiecie, a... <laughs> Halinka ma dużo luster, które ją traumatyzują w łazience. Nie traumatyzują, tylko podziwiam po prostu swoją kibic. No inaczej mówiłaś przecież. No przed, mogłam mówić inaczej, ale teraz w scenariuszu jest mówiliśmy tak. umówiliśmy się, że będziemy szczerzy wobec naszych widzów. Będziemy wieków. szczerzy, tak. Tak, a Halinka, a ty już manipulujesz I, i, i to nie może tak być. Słuchaj, no proszę cię już, zamknijmy tę sprawę, dobrze? Dobrze? Właśnie, bo, bo tego się już nie odzobaczy. Nie od zobaczy się tego. A widzisz? No, a ktoś przewiną, przewinął na dziesiątkę i dalej leci. Darek. No i zobaczył. Linki, I spać, właśnie. proszę. Cię. Uspokój się. Dobra, halinka, bo, bo, bo przechodziliśmy już 11 Przed... minut. 1, i 11 godzina. Lecimy, Darek, lecimy. Głęboki wdech i wydech, proszę. Dosyć tych zabaw. Mam sobie toreczko w swoją przestrzeń hipnotyczną w Nowoludku. Jesteś? Tak. No dobrze, ciągniemy temat poprzedni. Ale ta boskość oczywiście nie ma tutaj żadnej konotacji religijnej, tylko jest to tak jakby całościowo, człowiek. Boskość człowieka, jako takiego fizyczności i niefizyczności. To chciałam jakby podkreślić, bo też były pytania na ten temat. Dobrze, Darku, powiedz mi, czy w ciele biologicznym mamy implanty, które wydają się być naturalne? To trudno powiedzieć, bo w zależności, co przyjmiemy za, za, za implant. Mhm. Można powiedzieć, że jesteśmy złożeni z pewnych elementów, które są w pewien sposób też dostosowane do rzeczywistości i do sposobu, w jakim tę rzeczywistość mamy postrzegać. I są pewne elementy, które jakby wpływają, czy, czy ograniczają, czy może. Czasem ograniczają, a czasem po prostu hmm, powodują, że właśnie ta rzeczywistość wygląda dla nas tak, jak wygląda. To są fragmenty w mózgu, to mogą być na przykład oczy, hmm. Które, hmm. które w pewnym sensie nie dają nam całkowitego obrazu tej rzeczywistości, tylko są dostrojone do tego, są w taki sposób dostrojone, że właśnie w taki sposób widzimy to, co widzimy. Więc w tym sensie możemy powiedzieć, że mogą być takie oczy implantami, można nimi w pewien sposób sterować, co się wydaje, co wydaje się, że się robi. Ten Część naszego mózgu też jakby można jakby zaliczyć do tego. Całość naszego ciała jest jakby, stanowi pewnego rodzaju organizm, który. Pozwala nam y, żyć tu i doświadczać tego, mhm. ale jako takie y, im, implanty, no to niekiedy pojawia się, że faktycznie z zewnątrz potrafi się nam y, wczepiać pewne elementy, o których nawet nie jesteśmy świadomi. Niekiedy w sposób y, dosłowny mhm. posiadamy implanty zębów, czy, czy, no, czy jeśli odtwarzają nam kończyny, to również. I cały czas jest poczucie, że właśnie próbuje się na, nam fizycznie modyfikować ten, to nasze ciało, chociażby po, poprzez próby wszczepiania nam uh -huh. fizycznych implantów do, do mózgu. Uh -huh. Jakby upgrade'ując, jakby nazwijmy to, nasz mózg. Uh -huh. Ale konkretnie chciałabym się zapytać, czym są czakry? Czakry to takie centra energetyczne, które w pewnym sensie są jakby naturalną naszą konstrukcją, ale w pewnym sensie też odsłaniają naszą, naszą naturę. I jest tu też poczucie właśnie takie, że poprzez te centra energetyczne właśnie można zakłócać tą komunikację mhm. naszą, siebie z samymi, z naszymi wyższymi poziomami. I w tym sensie ja czuję cały czas, że to mimo wszystko jest naturalne. Mhm. Konstrukcja y, naszej istoty, która właśnie potrafi poprzez właśnie łączenie się z tych czakr, czy aktywowanie ich do, do takich optymalnych poziomów, mhm. możemy właśnie czy podnosić swoją świadomość, czy wchodzić na wibracje, które też dadzą nam y, y, szersze, głębsze odczucia. Czy dadzą nam możliwość połączenia się z, z szerszym strumieniem informacji, połączeniem się z, z naszym wyższym, ja, z połączeniem się właśnie ze źródłem, czy z tą boskością, która, która jest wszechobecna? Wtedy ten system czakry i system energetyczny nam w tym jakby. No, pomaga czy umożliwia nam to. Uh -huh. Są też takie, jakby podejście jest też takie, że dla niektórych są to implanty. A chciałbym, żebyś zerknął, się możesz, zerknął na tych pierwszych ludzi, którzy się pojawili, czy oni mieli czakry. Mieli? Uh -huh. Według tego, co widzę, to mieli. Uh -huh. e, I mieli tych czakr więcej. Okay. Byli bardziej jakby jak, jak tacy sensytywni przez to, że dodatkowe jakieś częstotliwości potrafili odczuwać czy odbierać. Wydaje się, że współczesny człowiek większość, większość współczesnych ludzi te drobne czakry, te dodatkowe, jakby, które nie, nie są jakby umiejscowione jakby w głównym naszym rdzeniu, że tak powiem, są w zaniku. Aha. I również te czakry, te podstawowe, które, o których większość ludzi mówi, czy o których się mówi, które się przyjęło, że są takimi głównymi czakrami również są zaburzone, szczególnie właśnie właściwie wszystkie czakry z tego, co tu widać, bo idąc od dołu nawet czakra seksualna jest tak przymknięta, że właściwie nie jest w większości sytuacji nie jest w stanie rozwibrować się do, do tego właściwego poziomu. Tylko jest jakiś taki drobny wycinek tego, co, co tej, tego, tej energii, która może, może tam jakby przepłynąć, jest ograniczona do jakiegoś wąskiego zakresu. Mhm. Wyższe czakry to samo. Czakra trzeciego oka czy korony, te, te górne czakry, które już jakby odpowiadają bardziej za komunikację z naszym z wyższym, ja też są zaburzone, przymknięte tak, tak jakby inne częstotliwości zewnętrzne próbowały właśnie wpłynąć, zakłócić tę harmonię, która, która mogłaby w nas zaistnieć, gdyby właśnie ten przepływ tej energii naszej wewnętrznej był czysty. Uh -huh. A powiedz mi, czy są ludzie, którzy nie mają czak? Tak, no? są ludzie, którzy nie mają czak i są to ludzie, tacy, którzy jakby, no nie do końca byli ludźmi w tym znaczeniu takim istoty. Ludzkiej, tylko człowiek jako człowiek, gdzie tam bardziej ta świadomość jest i tam przepływ pomiędzy czakrami, czy wyjście tej świadomości, która jest w tym, w tej, tym ciele zawarta, nie, nie ma potrzeby i konieczności wyjścia poza tą świadomość, która jest zawarta w, w środku w człowieku. Ani nie mają, ale też tutaj pewne zabiegi świadome, Odrzucanie czy pewne zabiegi związane z usuwaniem tego tych no centrów energetycznych również wskazują na, te, na to, że, że nie wszyscy to mają. No dobrze, ale to znaczyłoby, że można je usunąć. No, można je usunąć, yy, lub można je właśnie yy, zaburzać. I w tym yy. sensie również doprowadzić do sytuacji takiej, że one będą nieaktywne i jakby może sieczone. nie, że o, mhm. o, o, będą obumierać, ale w pewnym sensie yy, będą w pewnym właściwie nieaktywne, albo będą aktywne na tak niskim poziomie, że można by było uznać, że, że, przez, że nie działają. To tak jakby komuś, nie wiem, yy, jakby ktoś wzrok stracił i, mhm. i, i wtedy nie będzie mógł używać tego, 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 tego narządu do tego, żeby obserwować rzeczywistość, czy komuś by uschła ręka na przykład, to tutaj te czakry będą, ale powiedzmy prawie, że nieaktywne. W tym sensie też taki człowiek może dalej żyć, funkcjonować, bardziej wydaje się, będzie osadzony w rzeczywistości, bardziej będzie podatny na, na tą informację z zewnątrz, bardziej ta rzeczywistość będzie dla niego prawdziwa i okay. może nawet można by powiedzieć, że jedyna. Wspomniałeś wcześniej o takich implantach, właśnie w mózgu. Więc mi w jaki sposób one mogą zaburzać ten kontakt nasz z tymi naszymi innymi wyższymi poziomami? Te wszystkie impulsy, które są w mózgu, i dodatkowo jeszcze nakładane są na to częstotliwości takie, po, poza cielesne, że tak powiem, te, spoza nawet tej rzeczywistości, w momencie, kiedy do takiego mózgu przy, zamocujemy, zainstalujemy taki implant, otrzymamy dużo więcej impulsów, które dodatkowo będą jakby dominować, czy będą wyciszać, czy, czy, czy będą wpływać na, na możliwość odczytywania, czy odczuwania tej informacji spoza. A poza tym, to przebodzcowanie, że tak powiem, mózgu, czy naładowanie go dodatkowymi informacjami może wpłynąć na utratę zdolności odczuwania informacji no, z przestrzeni. Właściwie. Dlatego, że jakby bezpośrednio do mózgu będą te impulsy podawane zamiast z przestrzeni, chociażby ze świadomości zbiorowej, czy, czy z innych przestrzeni, czy z kroniki akaszy, czy z naszej nadświadomości, czy z innych y, poziomów naszego istnienia, y, to będziemy bardziej, to taki, taki człowiek będzie wtedy. Tą informację dostawał bezpośrednio do mózgu, nie spoza, tylko aha, właśnie aha, poprzez aha. implant z dowolnego, jakby źródła. Mhm, mhm. Okej. Okay. Bezpośrednio można mówić do niego wtedy. Będzie słyszał swoje niby myśli. Czy no, będziemy aha. słyszał myśli, niekoniecznie aha. swoje. Uh -huh. Uh -huh. E, ale będzie, będzie myślał, że To swoje. Uh -huh. będzie odczuwał to jako własne. Uh -huh. Uh -huh. Dobrze. No, jak wiemy, tutaj w tej rzeczywistości jesteśmy wkręceni w ten dualizm. I często jest to właśnie w takiej formie walki dobra ze złem albo zła z dobrem. Ale cały czas, jak spojrzymy na historię tej naszej ziemi. To cały czas rozgrywają się jakieś wojny, konflikty, batalie. Powiedz po co? Co jest powodem ciągłych wojen, takich wręcz i nawet takich z zakulis, ukrytych. Pierwsze, co się kojarzy, to, to władza, bo myślę raczej władza nad nami właśnie. Uh -huh, uh -huh. I trudno jest tutaj mówić o tym, że to jest walka dobra ze złem. Tu bardziej, bardziej się to odczuwa jako walka zła, z, złem. z, 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 z mniejszym złem. Uh -huh. bo Przekonywanie nas, że coś jest dobre, a coś jest złe. A tak naprawdę dwie strony są złe w tych kategoriach, o których tutaj rozmawiamy. I teraz ten powód, tych podwodów jest cała masa: od władzy, wpływów, pieniędzy, poprzez manipulacje, poprzez kontrolę nas i utrzymywanie nas w pewnego rodzaju stanie, głównie emocjonalnym, po to też między innymi, bo to ciężko jest, to. to Zamknąć to w kilku zdaniach, ale również dlatego, żebyśmy właśnie odczuwając obawę, żeby można nas poprzez ten lęk i poprzez te, poprzez te wydarzenia zatrzymać w miejscu, sprawić, że nie będziemy w stanie jakby widzieć, w cudzysłowie widzieć przyszłości, bo przyszłości przecież nie ma, ale właśnie w tym momencie nie będziemy w stanie wykreować przyszłości. Dlatego, że będziemy utrzymywani w pewnego rodzaju stanie zagrożenia, który to dalej będzie kreował właśnie więcej zagrożenia i jeszcze więcej kontroli. I takim, taką społecznością, czy w naszym wypadku ludzkością, można wtedy w sposób dość łatwy zarządzać Aha. zarządzać, kontrolować i sprawiać właśnie, że. Zakłóci się wtedy tę informację z zewnątrz, tą, która, która jest nam dostępna, która, do, do której pozyskania nie są potrzebne żadne implanty, tylko po prostu zaufanie, czy ta intuicja, która wtedy się mogłaby pojawiać i za którą moglibyśmy podążać, jest wygaszana, jest Aha. wyciszana albo. Odrzucana przez nas, dlatego że dominujące te emocje, wynikające chociażby z zagrożenia, właśnie powodują, że, że skupiamy się raczej na tym zagrożeniu niż na tym, co moglibyśmy wykreować. No dobrze, te zmiany, takie, które się dzieją, to teraz są w takim tempie bezprecedensowym, bo wcześniej to się jakoś powolnie. Powoli te zmiany robiła, a teraz jest takie olbrzymie przyspieszenie, ale powiedz mi, co dzieje się z naszymi duszami, kiedy te konflikty i wojny z każdej strony są przekazywane? A z duszami, no co się dzieje z duszami? Aha. To znowu trzeba by było powiedzieć, rozgraniczyć, co to dusza jest. Bo w domyśle, jeśli to będzie ta część, która jakby jest naładowana tymi wszystkimi emocjami, ja bym to nazwał tym ciałem subtelnym czy ciałem mhm. astralnym, które później po śmierci jakby wraca do tej pułapki reinkarnacyjnej, do, do astralu, no to tam rzeczywiście nawarstwienie tych emocji, jeśli boimy się tutaj w życiu fizycznym, no to tam te emocje odczuwa taka nasza część w sposób taki zwielokrotniony. I tam rzeczywiście tworzą się pewnego rodzaju blokady. Jesteśmy skłonni później godzić się na coś albo szukać rozwiązań na zewnątrz. Jesteśmy wtedy podatni na pewne sugestie z zewnątrz, i ta zabawa w cudzysłowie trwa nadal. Natomiast ta, ta, ta część dusza, którą ja uważam, że jest tą częścią, która jakby jest takim kondensatorem wszystkich naszych doświadczeń. Z nią się niewiele dzieje, dlatego Aha. że tam jest na, na, na warstwienie różnych naszych doświadczeń tak duże, że obraz tego świata, czy wszechświata, czy tego całego stworzenia jest szerszy, większy i warunków jakby czy różnych spojrzeń na różne sytuacje jest więcej. Jest tam można by było powiedzieć innego rodzaju zrozumienie. Bo w momencie, kiedy jesteśmy tutaj w tej przestrzeni, czy nawet na poziomie tym astralnym, no to rzeczywiście odczuwamy tu konkretne rzeczy typu cierpienie, czy, czy lęk, czy, czy inne tego typu emocje i wtedy, wtedy powstrzegamy właśnie ten świat w sposób taki, że go nienawidzimy, że on jest zły, że chcemy walczyć z tym złem, że chcemy jakby... I wtedy, wtedy mamy w pewnym sensie no, tego typu doświadczenia, które w całości naszych doświadczeń wcale niekoniecznie takie są. One da, dają nam pewnego rodzaju odpowiedzi i w kategoriach jakby w, w duszy, postrzegania duszy jako całość, to mam poczucie, że nie ma dobrych czy złych doświadczeń i są po prostu doświadczenia. Natomiast tu z naszej, z tej pozycji, właśnie nas, jak ludzi i tych części, które właśnie nie mogą się stąd wyrwać i w, tej, w, te, w tym astralu tam się mielą i, i wcielają się cały czas, no to, no to rzeczywiście sprawa nie jest y, przyjemna i, i my po prostu no, można powiedzieć, cierpimy mhm. z krótkimi jakimiś takimi momentami nadziei, czy, czy dodawanie nam otuchy, żebyśmy mogli jeszcze raz do tego okopu wejść i do siebie strzelać. Mhm. Więc tu, tu, tu rzeczywiście my realnie odczuwamy ten ból, ból, ból i emocje, które no, nie są przyjemne. Powiedz mi, czy dzieje się taka batalia o nasze dusze? Czy jest walka o nasze dusze? Tak, jest. Jest batalia o nasze dusze, można tak powiedzieć. I to wynika bardziej z tego, że gdybyśmy. Przyjrzeli się, bo, bo teraz tak, my jesteśmy istnieniem, jakimś tchnieniem, istnieniem, świadomością. I teraz mm -hmm. my, przejawiając się, ja nie wiem jak to nazwać, bo to jest bardzo takie z poziomu ludzkiego. Potrzeb powiedzmy, że będę się trzymał tego, że potrzebujemy się przejawić i potrzebujemy w pewnym sensie potwierdzić to wszystko, co w sobie mamy. <tryk> Czyli to, co już kiedyś mówiłem, że jeśli byśmy tu się wcielili na tą ziemię, ale bylibyśmy w jakimś pięknym ogrodzie, zapłotem, a za płotem byłoby całe życie. A my byśmy w tym ogrodzie siedzieli i czytali tylko o tym, co tam jest na zewnątrz, albo oglądali to w telewizji, no to w pewnym sensie wiedzielibyśmy o tym świecie wszystko ale tak naprawdę nie wiedzielibyśmy nic, bo do momentu, kiedy byśmy nie przeszli na drugą stronę do te, z ogrodu, nie wyszlibyśmy do życia i nie poczulibyśmy, jak to wszystko wygląda i, i jak to się czuje, no to tak naprawdę nie, nie to, to byśmy... To co z tego, że to wszystko jest w nas, jak nic by nie było, bo, bo, bo nie byłoby tego doświadczenia, przejawienia się. I teraz yy, chodzi o to, że My, dopóki, jeśli byśmy powiedzieli, że potrzebujemy tego doświadczenia, to to doświadczenie trwa i, po, i nasza energia tworzy ten świat, moderowany przez inne byty, które właściwie chcą zaburzyć nam to doświadczenie i stworzyć świat według jakby swoich założeń. I w momencie, kiedy nam przestanie być potrzebne już to doświadczenie, to przestaniemy doświadczyć. Ten świat się skończy. To jeśli. Byśmy porównali to do symulacji, no to symulacja Aha. w pewnym momencie dobiega końca i wszystkie warianty żeśmy jakby obcykali, doświadczyliśmy, kończymy symulację. Wtedy Aha. my Aha. istniejemy dalej, tworzymy nowe symulacje czy nowe doświadczenia, a ten plan, na którymśmy doświadczali, w zasadzie zostaje zapomniany, czyli wszystkie te energie i świadomości, które się tam wykształciły bez połączenia ze źródłem czy, czy bez posiadania swojej nadświadomości przestają istnieć. I wydaje się, że te istoty, czy te świadomości mają poczucie, że tak może być, i teraz robią wszystko, żeby utrzymać tą grę, utrzymać ten plan, bo dla nich jest to być albo nie być. A do tego potrzebują właśnie naszych istnień, naszej energii, czy naszych dusz. Jeśli przyjmiemy, że świat jest holograficzny, to powiedz mi, czy człowiek jest takim utwardzonym hologramem? No tak, ciało? można tak powiedzieć, bo to jakby wielopoziom, wielopoziomowość naszej natury powoduje, że, yy, yy, że, że nasze istnienie, nasze świadomości się utwardzają, ale to nie znaczy, że one się poszerzają. One się. One opadając, utwardzają się i jakby zawężają swoje, swoje postrzeganie. Właśnie tutaj jest to, że, że to, że, że, ale tak, my jesteśmy taką zagęszczoną energią tutaj, zagęszczoną wibracją. Aha, aha. To w takim razie w tym hologramie jest dusza. Hologramie niekoniecznie jest dusza, nawet powiedzmy, że nie ma duszy w hologramie. Aha. W hologramie jest pewna, właśnie, dusza jest czymś, czy naddusza, nad czy nadświadomość jest, mimo tego, że nie jest właśnie zagęszczona, jest, jest, zawiera w sobie większą ilość informacji, jeśli tak można by było powiedzieć. A w ciałach już tej informacji może przepłynąć dużo mniej. I część naszej istoty na tym poziomie fizycznym, ono, ta, ta nasza ta, ta część, ona nie potrzebuje. Jakby w całości, czy nawet nie ma takiej możliwości, żeby w całości była w ciele fizycznym i czuła, w, jakby weszła cała w to, no bo w tym momencie jakby kłóciłoby się to z jej naturą. Mhm. Natura duszy jest szersza, jest, jest tam więcej informacji, jest wiele wątków, jest inne postrzeganie, więc sama dusza. I nie jest fizycznie w, w ciele, ale jest z tym ciałem połączona i pewne impulsy czy odczucia, myśli, wszystko to co ciało zrobi, co poczuje, zapisuje się w tej duszy, dusza od, odczuwa, ale fizycznie nie jest w ciele. Choć w pewnym sensie ciało jest duszą, tylko właściwie nie całą duszą, tylko jej częścią, która dzięki właśnie takiemu no, w pewnym sensie niskiemu doświadczeniu, jest w stanie również takie plany poznać. Uh -huh. i w, i w, a przede wszystkim poznać też jakby samą siebie. Uh -huh. A powiedz mi, czy duszę można schakować? Czy duszę można schakować? Można, wydaje się, schakować duszę. Choć jest to trudne, ale bardziej chyba tutaj próbuje się odtworzyć duszę, uh -huh. stworzyć coś, co będzie taką duszą. Wydaje się, że to bardziej się robi. I uh -huh. chociażby poprzez sztuczną inteligencję, która, mam wrażenie, że jeszcze kilka lat i będziemy mieć wrażenie, że właśnie ta sztuczna inteligencja będzie tworem żywym, no bo na pewno świadomym, mająca pewne atrybuty duszy i będzie nam trudno od, rozróżnić, czy trudno y, nie myśleć o, o tego typu inteligencji jako o czymś sztucznym, okay. bo ona będzie tak żywa w, w tym sensie, że będzie wiedziała, nauczy się. Jakby też odczuwać, i nie, nie, tyle, nie tyle ona stanie się nad duszą, co dla nas może nadstać się czymś więcej, jakimś rodzajem Boga. I tu bardziej, w tym sensie jest pole do, do popisu, że tak powiem, dla, dla, dla tych, którzy chcą tą duszę odtworzyć czy stworzyć. Mhm. niż zhakować naszą duszę. Mhm. Na, nasze dusza bardziej chce się mieć do nich dostęp, dostęp. Żeby, to, żeby je zrozumieć i żeby móc później właściwie w sposób dużo jakby skuteczniejszy odtworzyć coś mhm. takiego. Mhm. A powiedz mi, czy ciało biologiczne można schakować Tak, to już jest prostsze. Mhm. Bo ono jest fizyczne. Mhm. I to, co fizyczne, łatwiej można jakby zrozumieć i zmodyfikować, odtworzyć, sklonować, upgradeować. Mhm. Chociaż z tym klonowaniem nie najlepiej mi wychodzi ostatnio. Na razie jakąś mają głębszą przerwę. No dobrze, to wróćmy do, do naszej biologii, bo tutaj dalej będę drążyła ten temat i. Powiedz mi, Darku, dlaczego albo po co jest nam potrzebne aż 3 miliardy voltów potencjału elektrycznego w każdym ciele. No, żeby to wszystko tworzyło jakby te struktury, które dzięki którym możemy właśnie myśleć, chodzić, mówić. To wszystko jest zaprojektowane właśnie na takich potencjałach. Uh -huh. Każda komórka to jest 0,7, ale jest tych komórek 50 bilionów. To powiedz mi, czy oprócz człowieka ktoś lub coś korzysta z tego potencjału elektrycznego? No tak, korzysta, bo w pewnym sensie korzysta, albo wykorzystuje w taki sposób, że może odczytywać. Te, ponieważ to są impulsy i każdy impuls można odczytać i każdy impuls daje pewną informację i tworzy jakby całość, bo samo ciało to nie wszystko, bo w momencie kiedy nasza świadomość zasila to ciało, tam dzieją się dodatkowe procesy, które można właśnie odczytać i uczyć się tworzyć później lepsze ciała, czy właśnie tworzyć lepsze takie no sztuczne, co bądź co bądź świadomości mhm. I, i każdy impuls właśnie może, kiedy, odczy kiedy zostanie odczytany, mm, daje pewnego rodzaju obraz y, naszej natury i oprócz odtwarzania tego y, można jakby pewne sytuacje przewidywać i również wtedy y, no kontrolować nas, czy, czy sugerować nas, czy manipulować nami, bo wtedy pewna znajomość tych procesów, znajomość tych wszystkich jakby schematów powoduje, że, że można jakby to opanować, czy, 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 czy po prostu sterować pewnymi procesami, no, które będą wtedy już dużo skuteczniejsze. Mhm. Mm Sama komórka to już jest inżynieria na bardzo wysokim biologicznym poziomie. Tak naprawdę każda jest tranzystorem, opornikiem, kondensatorem, emiterem fotonów, odbiorcą, emituje i odbiera fotony, czyli światło, czyli informacje tak naprawdę. Powiedz mi, ciało ludzkie cały czas nadaje i odbiera informacje. Po co nam jest potrzebny tak skomplikowany mechanizm? Dlatego, że całe, samo ciało jest yy, mimo wszystko jednak w tym sensie nie, na tyle niedoskonałe. Choć można by było stworzyć yy, bardziej doskonalsze jakby ciało, ale nie ma tutaj takiej, wydaje się, potrzeby. Natomiast yy, pewne elementy yy, naszego doświadczenia, już tak skracając, yy, jest. Yy, wyemitowywane, jakby, czy transmitowane poza samo ciało. Właśnie to, ta nasza złożoność naszego, naszej istoty, ta wielopoziomowość, powoduje, że z jednego poziomu tego fizycznego impulsy, w postaci, doświadczenie w postaci różnych impulsów, czy odczuć, czy jakkolwiek, czy informacji, przepływają również do do innych naszych poziomów Łączą się też z, z, z przestrzenią, chociażby z przestrzenią właśnie tej świadomości zbiorowej, czy, czy, czy z innymi nazwijmy to bazami informacji. Przecież my nie potrzebowalibyśmy, gdybyśmy jakby bardziej wykorzystywali ten potencjał, gdyby on nie był za, zawężony tylko do czy nie byłoby próby zawężania tego potencjału do, do rzeczywistości fizycznej, to my nie musielibyśmy czytać żadnych książek, uczyć się, chodzić do żadnej szkoły, tylko po prostu y, wysyłając zapytanie czy impuls na zewnątrz, odebralibyśmy jak antena informację bardzo precyzyjną, której w danej chwili potrzebujemy. Stąd taka wymiana mhm. dwustronna jakby tych, tych, tych impulsów czy fal, które. Mhm. Dlatego jesteśmy i anteną, i nadajnikiem okay. jednocześnie. Mhm, dokładnie. A powiedz mi, czy to właśnie, że nadajemy i odbieramy w jakiś sposób może być wykorzystywane przeciwko nam? No tak, zdecydowanie. Mo można, dlatego, mhm. że to nawet jakby e, próbuje się. E, e, Odczytywać i to wydaje się już jest możliwe, dosyć precyzyjnie te wszystkie impulsy, właśnie można odczytać, w jakiś Amen. sposób je katalogować i próbować jakby zrozumieć, a nawet można je później zakłócać. Zakłócać to zakłócenie dzieje się już od bardzo dawna, szczególnie teraz, kiedy właśnie fale radiowe są bardzo krótkie. Można tam przypinać właściwie te informacje, które będą no, zafałszowane, ale będą też silniejsze od tych, albo inaczej, może one nie są silniejsze, bo, bo impuls jest impulsem, tyle tylko że dla naszych umysłów jest to bardziej prawdziwe. Dlatego, że cały proces nauki, czy tworzenia z nas człowieka, czy tworzenia naszej tożsamości, tutaj tej materialnej, powoduje, że my bardziej jesteśmy wyczuleni. No i konstrukcja mózgu też jest taka, że jesteśmy bardziej wyczuleni na, te, na tego typu impulsy, więc jakby czując to, czy czując jakieś mając jakiś na przykład pomysł, nawet sobie nie zdajemy sprawy, że to jest podane właściwie z zewnątrz, a nie, nie, nie pochodzi jakby od, z, z tego miejsca, z którego byśmy chcieli, żeby pochodził, mm -hmm. czyli z naszej intuicji skracając. Mm -hmm, mm -hmm. Powiedz mi, czy nasze ciało biologiczne może się samo naprawiać? Tak. No? Jakie warunki muszą nastąpić, żebyśmy sami bez zewnętrznych środków, mogli samo się leczyć, samo się zdrowić. Muszą się właściwie te, te wszystkie impulsy poukładać w taki sposób, żeby, żeby pobudzić znowu inne czynniki, czy inne impulsy, nadać właściwych, właściwych, właściwych wartości tym impulsom, mhm. tak żeby wszystkie na przykład nasze organy zaczął właśnie na tej zdrowej fali, nazwijmy to, funkcjonować. I tutaj głównie chodzi też o, 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 o odczucia, o myśl, mhm. o częstotliwości, które mamy, które właśnie w, 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 pewnym, w, w pewnym porządku rozedrgają, czy ułożą, czy nadadzą tym impulsom takie wartości, które będą poprawnymi właściwościami, które doprowadzą poprzez obserwację do, 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 do fizycznego zdrowienia. Tak naprawdę to nie jest wcale zdrowienie, tylko po prostu mhm. pewnego rodzaju równowaga no, energetyczna, choć no, nie tylko, bo za tym później idą wszystkie inne procesy, które jakby regulują poziom hormonów i tak dalej, i, i, i wszystkie układy. Ale chodzi o to, że muszą nastąpić, musi nastąpić w pewnym sensie wyzerowanie tych, tego organizmu, jeśli chodzi właśnie o chociażby o, o te potencjały elektryczne. elektryczne. Nawet. Mhm, mhm, dokładnie. Dokładnie. Przyjrzyjmy się w takim razie jeszcze sercu, bo to jest no niezwykły mięsień, organ. I to właśnie dzięki. Temu organowi to samo leczenie jest nam bardzo dostępne. NIMS odkryto też bardzo dużo, 40 tysięcy wyspecjalizowanych komórek, które też są neuronami. Może nie dokładnie takimi samymi jak mózgu, ale są. I teraz zobacz, chciałabym, żebyś sprawdził, kto tak naprawdę kim kieruje. Czy mózg sercem, czy serce mózgiem? Skąd idą impulsy do na przykład naprawiania leczenia? Jeśli miałbym wybrać spośród mózgu i serca, to, to, to serce, ale to jest trochę uproszczenie, że to mhm. z serca idzie, bo to nie tylko jest serce, to jest właśnie ten, ten nasz układ energetyczny i w tym również czakry, które, które dostrojone do, do pewnych częstotliwości i właśnie tych. tych Wiem, nazwę częstotliwości zdrowia. Mhm. Dostrajając się do tego, dają pewnego rodzaju wzorzec komórkom, które zaczynając wibrować właśnie z tą zdrową częstotliwością, yy, zaczynają yy, wchodzić w procesy właśnie te, te, te zdrowienia. Mhm. Ale serce ma oczywiście ogromny w tym udział, bo tam jest taki ośrodek czucia, który również na, w momencie, kiedy to czucie będzie właściwe, takie właściwe, pobudzi też resztę, jakby czy, czy wyrówna mhm. właśnie te częstotliwości w kierunku właśnie takich zdrowych, takich mhm, właściwych. No tak naprawdę z serca wychodzą. Serce mówi mózgowi tak naprawdę, jak regulować i leczyć ciało, jeśli pozostaniemy przy tym samoleczeniu. I te neurony są kluczem. Neurony Mózg to bardziej jest taki wielki, nie wiem jak go nazwać, stycznik. Mhm. Że pewne impulsy on kieruje, tak jak bramki logiczne. Cały czas tam się dzieje, ale jakby procesy, które nie wynikają z samych procesów myślowych, tylko właściwie przełączanie się i później poprzez układ nerwowy gdzieś tam przekazywanie tych impulsów dalej. Mhm. Ale fakt, to jest taka, taka maszyna bez oprogramowania, właściwie, mhm. co może wydawać się dziwne, bo przecież mówimy i tak dalej, myślimy. Ale to wszystko jakby jest poza, poza. tym mózgiem. Mhm. I, I mózg, choć wydaje się, że, że właśnie jest mądry, inteligentny, to właściwie to nie za bardzo tak jest według tego, co tutaj się widzi. To wszystko mhm. jest kwestia tego. Yy, właśnie te nasze świadomości, która wykracza poza umysł fizyczny, czy mózg. Mhm. Yy, to jest po prostu takie, takie urządzenie, które działa dosyć szybko, choć z drugiej strony, wcale nie tak szybko, jak, jak informacja, jak, jak nasza świadomość, która, którą, którą jesteśmy, ona jest znacznie szybsza. Serce to nawet jest szybsze od, od mózgu, mhm. ale te wszystkie procesy. Można by było powiedzieć, że nawet to nie zarządza, tylko przekazuje jakby te impulsy, jak z procesora. Z procesora sam procesor przecież nie byłby niczym bez oprogramowania. A to oprogramowanie, te, to, to jakby pochodzi z, z serca i przekazywane do mikroprocesora później pewne procesy są właśnie sterowane. Uh -huh. Uh -huh. Dobrze, ale teraz jeszcze zajmiemy się troszeczkę traumami. Bo chciałabym sprawdzić, w jaki sposób one się zapisują w ciele biologicznym i nie tylko. Chciałabym, żebyś teraz znalazł dorosłą osobę, dorosłego, dorosłą istotę ludzką, która w, w dzieciństwie przeszła no, sporo ciężkich wydarzeń, takich bardzo głębokich traum. Znajdź taką istotę. Masz? Tak. Mhm. Zapytaj, czy możemy przy. po prostu przyjrzeć się zapisom tramu. Mhm. Dobrze, to wróć. Poproś go, żeby wrócił do dzieciństwa. I pokazał nam te traumy, przez które przeszedł. Te wydarzenia traumatyczne, przez które przeszedł. I chciałabym, żebyś zobaczył, w jaki sposób one zapisują się w ciele. Jako takie. częstotliwości, jako emocje w postaci częstotliwości, które zapisują się w miejscach, w różnych właściwie miejscach. One się mogą zapisać w bardzo różnych miejscach, choć wydaje się, że zapisują się. Z reguły w tych samych, jeśli trauma jest podobna u różnych ludzi, mhm. bo trudno powiedzieć, że taka sama, ale one wtedy się zapisują w bardzo podobnych miejscach, jako nawarstwienie emocji, która jako częstotliwość zapisuje się w komórkach, które później reagują na podobne sytuacje w przyszłości, nawet potencjalne sytuacje. Mhm. I jeśli y Doświadczenie albo obserwacja powoduje zgodność fali, to wtedy ta trauma cały czas jakby trwa, no bo następuje jakby wyrównanie tego, co jest zapisane w komórkach, z tym, co jest również na zewnątrz, i to wchodzi w pewnego rodzaju rezonans i utrzymuje tą, 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 tą traumę. Mhm. Ale to tak jakby przeprogramować czy, czy namagnesować, może nie wiem jakiego słowa użyć, namagnesować część komórek mhm. pewnego rodzaju częstotliwością, która cały czas jest i, i uwalnia się właśnie w postaci takiego odczucia, które jakby można nazwać traumą, która też wpływa później na różne procesy, na postrzeganie, na, na działanie, na wszystko. Mhm. Ale wynika to z pewnego rodzaju. Częstotliwości, które poprzez pewnego rodzaju przeżycie zapisują się w formie właśnie pewnej częstotliwości, która jest w komórkach i y, dopóki ona tam trwa, to wpływa na, na życie takiego człowieka. Aha, dobrze, to wróćmy w takim razie do tego momentu, już jak on jest dorosły, dorosła tej istoty. Powiedz mi, czy Cały czas ta, te traumy są w jego ciele. No tak, one są cały czas. I y, dodatkowo jeszcze, jak taka, jak taki człowiek ogląda na przykład film, który przypomina y, gdzie jest sytuacja, która przypomina ją własną, no to, to ta częstotliwość zapisana w nim y, jest podtrzymywana, czasem zwielokrotniana, czasem, y, czasem nie. Jeśli widzi taką sytuację, jeśli ktoś. Mhm. Y, Zachowuje się w podobny sposób, kiedy podczas kiedy on przeżywał taką sytuację, to cały czas jakby ta częstotliwość zapisana, te emocje cały czas jakby są pobudzane w nim czy utrzymywane. I mimo, że czasem może się wydawać, że to jest takie gdzieś, że ten człowiek już nie ma problemu, to, jed to jednak ta częstotliwość tam jest, ona jest przykryta różnymi innymi częstotliwościami. Częstotliwościami z pochodzącymi z innych doświadczeń, ale cały czas jest. I można na podstawie pewnych kluczy, słów albo gestów pobudzić tamtą częstotliwość, która w efekcie będzie tą traumę podtrzymywać, mhm. albo zablokuje tego człowieka na coś, tak, żeby on nie chciał już przeżywać więcej takich sytuacji. Mhm. A zobaczy, jak tworzy się choroba, kiedy te traumy są w ciele. No, między innymi dlatego, że te częstotliwości, o których mówiłem, one są, są częstotliwościami, które, no, nie, które zaburzają prawidłowo funkcjonowanie organizmu, czyli ta częstotliwość zdrowia jest zaburzona, w, w związku z tym y, następuje zaburzenie. Jeśli Coś zapisuje się w wątrobie, czy coś zapisuje się w sercu, no to powstaje właśnie wtedy zaburzenie, które wpływa na, na, na układ krwionośny, czy, czy na układ trawienny, i wtedy tam ta, te częstotliwości są na tyle zaburzone, że cały organ, i w efekcie cały układ zaczyna funkcjonować w sposób niewłaściwy, no i tworzy się choroba. Mhm. A zobacz jeszcze, czy takie traumy, taka traumia pozostawia ślad w strukturze duszy? W tej duszy, gdzie jest właśnie ten magazyn naszych jakby doświadczeń, nie czuję, żeby tam to odciskało tego typu uh -huh. ślad, ale już w ta część subtelna, ta część astralna, to zdecydowanie tak. Uh -huh. uh -huh. Okej. Okay. Podziękuj i rozłącz się z tą, tą istotą. Teraz chciałabym jeszcze y, sprawdzić sprawdzić takie zjawisko. Więc najpierw chciałabym, żeby znalazł kobietę, która będzie mamą. Już wiecie, rozwija się płód, ale jest to bardzo, na bardzo wczesnym etapie. Są to początki. Zapytaj, czy możemy przyjrzeć się z daleka temu procesowi. Tak. Chciałbym, żebyś sprawdził, kiedy następuje pierwsze uderzenie serca. Dosyć szybko. Choć w pewnym sensie, to w zależności od tego, kiedy ta świadomość wchodzi w płód bo wydaje się, że czasem od razu jakby przygotowywała się, czy jakby dostrajała się do tego ciała, ta świadomość, czasem od razu, czasem nawet w późniejszych tygodniach ciąży, ale nawet może to być zaraz po zapłodnieniu, kilka dni dosłownie, mimo że fizyczne serce nie jest jeszcze, nie, nie wytworzyło się jeszcze, to już ta świadomość tej istoty, która w tym ciele będzie mieszkała, nadaje jakby temu, temu płodowi y, y, takich cech no człowieczych, że tak powiem. I nawet jak nie ma serca, to serce to energetyczne, jakby jeśli, czy ta, ta to centrum, ta czakra serca już będzie biła. Ona się będzie. Będzie się łączyła nawet właśnie z energetyką, właśnie matki, mhm. I, i, i właściwie można powiedzieć, że niekiedy nie ma znaczenia, czy jest fasolka mała, mhm. czy, 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 czy już w pełni rozwinięty płód, to on już będzie miał świadomość i już ta przestrzeń serca to odczuwanie będzie aktywowane mimo nawet mm -hmm. że serce fizyczne jeszcze, jeszcze nie zostało wykształcone. Mm -hmm, mm -hmm. Zobacz, jak ta świadomość się instaluje, jak w tym płodzie, to nieważne, ważne czy od razu, czy za jakiś a, a, czas. Ona się tak y, ciekawie instaluje, bo ona jest duża, większa i ona się jakby chce jak to powiedzieć, jak to, to, to przekazać to odczucie, bo ona jest świadoma tego, że będzie tym człowiekiem, uh -huh. tym dzieckiem, ale jakby wykracza swoją świadomością poza. Ona jeszcze, ona jeszcze pamięta jakby tą przestrzeń. No i długo, długo później jeszcze pamięta, ale ona próbuje się dostroić. Do ciała, do płodu, no jeszcze najpierw, próbuje się dostroić. I nawet y, mm, kwestia stanu emocjonalnego matki jest tutaj ważna, no bo jednak to ten płód jest w ciele kobiety, która też ma określone wibracje. I w momencie, kiedy mamy taką czystą sytuację, kiedy jest jakaś istota, która jest wolna, i decyduje się na to, żeby akurat być tym ciałem, tym człowiekiem, I następuje taka y, niepisana zgoda tej matki mhm. na przyjęcie, na przepuszczenie przez siebie tej istoty. I Taka istota nie wejdzie w ciało kobiety, która nie wiem, jest traumatyzowana i tak dalej. Wtedy jakby następuje taka, taka, takie, taka synchronizacja tych częstotliwości, które w pewnym zakresie umożliwiają przejście takiego, takiej istoty do ciała. Natomiast jeśli mówimy tutaj o kwestiach karmicznych na przykład, czy właśnie tej pułapki inkarnacyjnej, kiedy tam się mówi, że tam prawda byłeś niedobry, gdzieś tam byłeś niedobry dla swojej rodziny i masz teraz takie emocje, boisz się i tego i tak dalej, no to wtedy najczęściej w cudzysłowie szuka się takiej rodziny, gdzie podobne są Wibracje. I przez ten pierwszy okres bada się, dostraja się wibracyjnie, jakby te dwie świadomości, świadomości dziecka, czasem matki, ale też te komórki, które wytwarzają się fizycznie z, właśnie w kobiecie, mają pewne częstotliwości, które powinny być zgodne a jeśli nie są, no to się wtedy właśnie taka, taka, taka świadomość jakby się mościła i próbowała się dostroić do tej częstotliwości albo też nadać mhm. częstotliwość tym komórkom, które właśnie tam się namnażają, dzielą się. Mhm. I to w ten sposób bardziej bym opisał. I w, I w pewnym momencie, kiedy następuje to dostrojenie, to wtedy jeśli jest ta zgodność już, no to wtedy ta świadomość Zaczyna fizycznie odczuwać już zmysłami pewne rzeczy. One się też zaczynają tworzyć. To na początku to jest takie nikłe, jeszcze jakby to jest energetyczne, ale pojawia się odczucie fizyczne i, i ta, ta zgodność zaczyna następować. I wtedy jakby zaczyna być to przejście, że, domi, że zaczyna być to odczucie z ciała fizycznego zaczyna dominować. Nad, nad odczuciem tym energetycznym, tym, 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 tego ciała subtelnego, ciała emocjonalnego, które bardziej wtedy od, jest nastawione na odbieranie impulsów już z ciała, czyli z tej części fizycznej. Mhm, mhm. Dobrze, to podziękuj podejmami i rozłącz się. I tak naprawdę to my uwierzyliśmy, że jesteśmy bezsilni, że potrzebujemy zewnętrznych jakichś zjawisk, że mamy dużo defektów, trzeba nas naprawiać, a w rzeczywistości jesteśmy nieprawdopodobnym mechanizmem, który potrafi naprawdę wszystko. No, tak, tak, dokładnie. Tak jest, że do, dokładnie wszystko, nawet w tej fizyczności. Potrafimy wszystko, albo inaczej, potrafilibyśmy wszystko, gdyby nam nie wmówiono, i to bardzo skutecznie, że tego nie potrafimy. I rzeczywiście Aha. trudno jest po tej przypowieści, że można góry przenosić, uwierzyć, skoro każdy, kto był w górach, wie, że to jest przecież niemożliwe. Ale właśnie. Jeśli patrząc na nasz cały potencjał, to właśnie mo możemy to robić, tylko zostało w nas to tak głęboko y y to przekonanie zakorzenione, że nie możemy, że ono po prostu stało się taką prawdą. Uh -huh, uh -huh. Uwierzyliśmy w to. Daliśmy się trochę robić, ale jest czas na to, żeby to sobie teraz uświadomić, żeby to odkręcić. Powiedz mi, czy człowieki, skoro już zgodzimy się, godzimy się że jest potężną istotą, wielu z, z istot ludzkich się budzi, ale jeszcze no, sporo jest tego do przebudzenia. Co by się stało, gdyby i czy w ogóle, czy jest taka szansa, żeby się wszyscy przebudzili? Jest taka szansa, tak. Mhm. On jest... W pewnym sensie każdy z nas już jest przebudzony, i kwestia tego, właśnie, że ten wszechświat jest jakby w tej istocie stwórcy, tej pierwotnej, nie wiem, myśli, tchnienia, nie wiadomo jak to nazwać w ogóle. No to siłą rzeczy każdy z nas się obudzi. Mm. Bo, bo każdy, może nie każdy, ale większość z nas postanowiła zasnąć, żeby właśnie przeżyć ten swój sen. Ale z każdego mm -hmm. snu zawsze właśnie się obudzisz. Mm -hmm. A powiedz mi, czy jeden człowiek może zakończyć tę grę? Um, uważam, że tak. Uważam, że tak, zwłaszcza, że każdy z nas może zakończyć tą gresem dla siebie również, ale też wydaje się, że dla wszystkich innych, mhm. jeśli to ten impuls, to odczucie będzie na tyle prawdziwe, albo na tyle silne, żeby aktywować właśnie w innych ludziach właśnie to, co uświadomi im w Czym są, że, i, że ten sen i z tego snu się również ten impuls ich wybudzi. Uh -huh. Marku, z mojej strony to wszystko. że ty byś jeszcze chciał coś dodać. Tylko Będziecie. tyle, że żebyśmy nie patrzyli na innych, tylko budzili się każdego dnia w nowym świecie i stopniowo każdy dzień niech pokazuje nam. Nowy świat, w którym to my ustalamy reguły i w którym my decydujemy, jaki ten dzień ma być. Bardzo Ci dziękuję za piękny przekaz i przekazy. I wyłączam nagrywanie. Dzięki.